15 czerwca 2022 roku rozpoczęliśmy, tak nieoficjalnie można by powiedzieć, archidiecezjalne Dni Młodych. Po raz trzeci spotykamy się w Chojnie na oficjalne otwarcie już dzisiaj, czyli w czwartek. Przy mnie jest Marysia, jedna z wolontariuszek tego wydarzenia. Jak to się w ogóle stało, że zostałaś wolontariuszem, że spodobało ci się, jak mniemam, ta funkcja? No, po prostu pomaganie ludziom on zawsze było moją pasją i takie wydarzenie jak Archidiecezjalne Dni Młodych jest dobrą okazją, żeby po prostu komuś pomóc i żeby naprowadzić go na drogę do Chrystusa po prostu. Wielkie wydarzenie, dużo wolontariuszy, dużo takich ludzi będziemy mogli spotkać na ulicach naszego miasta, na ulicach Chojny. Będziemy trzymać za was kciuki, żebyście nie opadli z sił, bo jak w planach widzimy, będzie się działo. Osoby jeszcze z Chojny, z okolic serdecznie zapraszamy. Między innymi koncert księdza Jakuba Bartczaka, a w ostatni dzień zagrają dla nas Są Gorsi. Serdecznie zapraszamy.